Inwestycja w wynajem nieruchomości. Jak policzyć stopę zwrotu? Inwestycja w wynajem nieruchomości to nadal najbardziej popularna forma inwestowania kapitału w Polsce. Jednak, jak pokazują badania, rentowność z tytułu wynajmu nieruchomości w ostatnich latach spada. Stąd każdy potencjalny inwestor powinien odpowiednio policzyć stopę zwrotu, zanim podejdzie do tej inwestycji. Oczywiście wśród stopy zwrotu, którą możemy wyróżnić na podstawie miesięcznego uzyskiwanego kapitału z tytułu wynajmu, jest również wzrost wartości tej nieruchomości w czasie. Natomiast podstawowo dla każdego inwestora liczy się ten pierwszy aspekt, czyli stopa zwrotu polegająca na wynajmie nieruchomości i miesięcznym odstępnym. Są różne kalkulatory, są różne wskaźniki, którymi możemy to policzyć. Podstawowo możemy wyróżnić ROI, ROE lub ROA. Natomiast co należy wziąć pod uwagę, wykorzystując te składniki do policzenia rentowności? Otóż przede wszystkim sama cena zakupu lub budowy danej nieruchomości, koszt pośredników, jeśli wystąpił, koszt PCC, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz koszt notariusza. Dodatkowo może być potrzebny operat szacunkowy, którym będziemy się posługiwać. Dalej idąc, koszty finansowań obcych. Mówimy tutaj o kredycie. Dalej musimy założyć takie kwestie, jak choćby zużycie się mieszkania, czyli zagospodarowanie środków na fundusz remontowy. Dodatkowo możemy mówić również o ubezpieczeniu tej nieruchomości, o podatku od nieruchomości, który może występować raz w roku. No i jeszcze musimy wziąć pod uwagę również kwotę odstępnego, która wpływa do nas co miesiąc. Bardziej przezorni inwestorzy przyjmują, że w ciągu roku jest to raczej 11 miesięcy, a nie 12 miesięcy, ponieważ mogą być miesiące, w których jest to pustostan. Dzięki temu mamy bardziej miarodajną informację o tym, jaka ta stopa zwrotu jest. Dzięki tym kosztom, które wymieniłem, jesteśmy bliżej ocenienia realnej stopy zwrotu z konkretnej inwestycji, używając do tego wskaźników, które wymieniłem w tym nagraniu. Każdemu inwestorowi życzę, aby odpowiednio policzył tę stopę zwrotu, ponieważ jest to kluczowe do podjęcia odpowiedniej decyzji.